Słońce, żarówki za mną, słońce, butelki przede mną. Także dzisiaj Żywiec Lekkie, premiera, nowość od koncernu żywieckiego. No cóż, jak zobaczyłem butelkę, to się trochę, czy zdziwiłem, czy ja wiem, no, po prostu jest, jak widzicie, jest biała butelka, piwo w białej butelce, no, ta. Zwłaszcza na słoneczne dni, prawda? Jest idealny. Chmiele i wszystko się rozkłada po sekundzie. No ale cóż, taki pomysł bardziej wizerunkowy chyba i marketingowy, że to jest właśnie, że swój kolor jest napisany zawdzięcza kompozycji chmieli, tak? I goryczka jest niższa niż ta normalna na zwykle, tak jakby w żywcu normalnym była goryczka jakaś. I taki tam, takie fara z tyłu napisane. 4,5 volt, jasne, lekkie, chmiel, no nie do końca, bo to jest ekstrakt, z ekstraktu chmielowego i słodu jęczmiennego zrobione. Więc jeśli bardzo wam się chce pić, zaraz zobaczymy zresztą, to trzeba kupować i od razu pić i wiedzieć, że to przyjechało do sklepu przed chwilą, tak? Bo za chwilę to piwa w tym już nie będzie, tak? W tej białej butelce. No tak, taki rozwodniony żywiec zapachu. Jak coś tam czuć, tak? Jakiś ekstrakt słodowy. Dosyć, widzicie, dosyć wysokie nagazowanie, syczy. Piana niezbyt obfita, niezbyt gęsta, średnia. No, pieni się jak oranżada. Słychać, widać. Czuć. No, kojarzy mi się ten zapach kiedyś w Norwegii. Truskawki zbierałem i tam piwo się piło. Wszystko drogie było, straszne, strasznie. I też pamiętam, było to piwo w białych butelkach i miało 2,8 alkoholu. Mniej więcej tak pachniało i tak wyglądało. Nie pamiętam, jak się nazywało to piwo. Albo najtańsze z tego, co można było z alkoholem wtedy kupić tam. I smakuje też chyba, jak pamiętam tamto norweskie, to podobnie. Tylko, że to ma 4,5. Smakuje, jakby miało 2,5, a nie 4,5. To prawda. Właściwie jedyne, co czuć, to jakieś rozwodnione słody. No jest mega wodniste. Taki rozwodniony słód, tak? Co tu więcej powiedzieć? Zapachu już nie ma żadnego tutaj. No coś takiego jak amerykański Miller. Amerykański Bud, to jest piwo z tego gatunku, no tak. Jest jeszcze chyba delikatniejszy od tamtych piw, od wymienionych piw, w sensie jest bardziej wodniste, bardziej, nie wiem, nijakie, no. No tak, goryczki tam tutaj nie ma. No ale na pewno, słuchajcie, napić się tym można, no. To fajnie jest to pić niż, nie wiem, Coca-Cola czy... Pije się to super jako coś do napicia, tak? Chcecie popić, chce wam się pić, a jeszcze pewnie lekki strzał się po tym dostanie, bo to 4,5 przecież. Alkoholu nie czuć w ogóle. Jeszcze patrzę, czy coś się wydarzy. No smakuje jak rozwodniony żywiec. Więc w sumie może i lepiej, tak? Sorry, bo nierozwodniony żywiec. Jeszcze jak nie jest bardzo zimny, to jest ciężki temat. Pozdrawiam was serdecznie i trzymajcie się.